Inwestycja, która już została zakończona, była współfinansowana z budżetu województwa w ramach rozwoju bazy sportowej. Dotacja wyniosła 514 tysięcy złotych. Nowe boisko, z którego już może korzystać lubraniecka młodzież, ma powierzchnię 1687 m2. Na obiekt składa się boisko do piłki nożnej, ręcznej, siatkowej oraz dwa korty tenisowe i trzy miejsca do gry w koszykówkę. Boisko jest ogrodzone i oświetlone. W godzinach pracy szkoły korzystają z niego przede wszystkim uczniowie, ale nie tylko. Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Lubrańcu, na którym się obecnie znajdujemy, które zostało dosłownie niedawno oddane do użytku, jest dostępne dla wszystkich mieszkańców naszego miasta i gminy Lubraniec praktycznie we wszystkie dni tygodnia, w godzinach funkcjonowania szkoły, a nawet w soboty i w niedzielę od godzin porannych do późnych godzin wieczornych.